Cześć, witajcie. Niedzielne dzielenie. 33. niedziela zwykła. Powoli zbliżamy się do końca roku liturgicznego. Dzisiaj Jezus będzie mówił o prześladowaniach i Ewangelia wydaje się być trudna, ale zobaczycie zaraz, że nie aż tak. Do zobaczenia po krótkiej czołówce. Ewangelii według świętego Łukasza. A kiedy niektórzy mówili o świątyni, że tak pięknymi kamieniami i darami wotywnymi jest ozdobiona, powiedział: co do tego, na co z podziwem patrzycie, to przyjdą takie dni, kiedy kamień na kamieniu tu nie zostanie, który by nie uległ ruinie. Zapytali go potem, mówiąc: nauczycielu, a kiedy to będzie i co będzie znakiem, że to już się stanie? On odpowiedział: uważajcie, byście nie dali się zwieść, bo wielu przyjdzie pod moim imieniem i mówić będzie: to ja jestem, oraz ta chwila już blisko. Nie idźcie za nimi. Gdy usłyszycie o wojnach i przewrotach, nie przeraźcie się, bo trzeba, aby to najpierw przyszło, ale nie tak szybko koniec. Wtedy też mówił im: powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą wielkie trzęsienia ziemi, a w różnych miejscach głód i zaraza. Straszne zjawiska wystąpią i wielkie znaki na niebie. A najpierw, przed tym wszystkim, użyją przeciw wam swojej siły i prześladować będą. Wydawać was będą zgromadzeniom i strażom. Doprowadzać przed królów i namiestników z powodu mojego imienia. Stanie się to dla was okazją, by dać świadectwo. Połóżcie to sobie dobrze w swoich sercach, żeby się zawczasu nie przygotowywać do obrony. Ja bowiem dam wam takie słowo i mądrość, jakim wszyscy wasi przeciwnicy nie będą zdolni się przeciwstawić ani im zaprzeczyć. Wydawani będziecie nawet przez swoich rodziców i braci, i krewnych, i przyjaciół, i do śmierci doprowadzą niektórych z was. Będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mojego imienia. Lecz nawet włos wam z głowy nie spadnie. Przez swoje wytrwanie zapewnijcie sobie życie. Kilka refleksji na temat dzisiejszej Ewangelii, właściwie trzy. Pierwsza sprawa. Jezus pokazuje się nam jako prorok. Wiemy, że jest Mesjaszem, że jest Zbawicielem i tak dalej, ale dzisiaj ewidentnie pokazuje nam się jako prorok, który zapowiada, co ma nadejść. I generalnie te rzeczy, o których zapowiada, one są straszne. One nie są czymś przyjemnym. Jezus zapowiada, że będą was prześladować, że nawet rodziny będą występować przeciwko wam. Wasze rodziny, rodzice, krewni. I mało tego, Jezus zapowiada fałszywych proroków. I obecnie na świecie żyje też wielu fałszywych proroków, którzy się podszywają pod imię Jezusa, pod imię Zbawiciela świata. Ale pytanie i rachunek sumienia do nas, do każdego z nas. Czy przypadkiem to ja nie jestem też fałszywym prorokiem w swojej rodzinie? Albo na przykład wśród swoich bliskich, przyjaciół, znajomych? Bo wiele razy komentujemy czyjeś zachowanie, żyjemy w wolności słowa i tak dalej, komentujemy czy na Facebooku, czy na profilach, portalach społecznościowych. I wszystko byłoby ładnie, pięknie, gdybyśmy siali dobre słowo i dobrą nowinę i dobrze prorokowali, ale wielu z nas jest takich, którzy naprawdę sieją ogień, sieją jad. I czasami nieświadomie nawet. Mówię o chrześcijanach, o katolikach, niestety. To jest jakby jedna kwestia. Druga sprawa dotyczy świadectwa. Jezus mówi, że te trudne sprawy i te prześladowania będą dla nas okazją do składania świadectwa. I wyobraźcie sobie, z czym nam się kojarzy świadectwo?
w ewangelizacji bardzo często używamy świadectwo. Mówi, świadectwo ma mówić o działaniu Pana Boga w naszym życiu. Co się wydarzyło w naszym życiu z boskiego zrządzenia, albo jak spotkaliśmy Jezusa w tym wszystkim. I zobaczcie, że kiedy prześladowcy będą wymierzać w nas razy, kiedy będą szkodzić, mówiąc tak po ludzku, tak, nam, katolikom, chrześcijanom, to jest to dla nas okazja, aby powiedzieć o naszym Bogu, jaki Bóg nasz jest wielki. I to jest świetne. Jezus mówi, że w tych prześladowaniach jest nadzieja na to, że prześladowcy mogą się nawrócić przez świadectwo, zmienić swoje życie, przez nasze świadectwo. I wierzę w to mocno, że obecnie prześladowani chrześcijanie przez swoje męczeństwo nawet nie muszą nic mówić i składają niesamowite świadectwo, bo zawsze męczeństwo wiąże się ze świadectwem i męczennicy są zaraz pierwsi, zaraz ogłaszani świętymi, bo ich krew jest zasiewem wiary. I trzecia sprawa dotyczy, kiedy dzisiaj się modliłem i zastanawiałem, co powiedzieć ciekawego w tym filmiku, to przyszła mi taka myśl, wierzę, że od Boga. Zauważcie, że kiedy Jezus mówi o włosach w Ewangelii, to zawsze, przynajmniej dwa razy są takie, dwa takie fragmenty, mówi w kontekście opatrzności Bożej. Pamiętacie, jest też taki inny fragment, że nawet wszystkie wasze włosy na głowie są policzone. Że Bóg się aż tak bardzo o nas troszczy, że masz wszystkie włosy policzone na głowie. A druga sprawa. Dzisiaj Jezus mówi, nawet włos z waszej głowy wam nie spadnie w obliczu tych różnych wszystkich spraw. I to też świadczy o tym, że Bóg się nami opiekuje, że trzyma na nas swoją rękę, że dba o nas. I to jest naprawdę wielka Boża zachęta, ale też pokrzepienie w obliczu tych różnych strasznych rzeczy, które tam Jezus zapowiada i które mają gdzieś tam nadejść. Panie, dziękuję Ci za to, że dajesz nam swoje słowo, że uczysz nas, jak mamy postępować. Dzięki Ci za Twoją miłość wielką do nas. Dziękuję Ci za to, że zapowiadając straszne rzeczy, dajesz nam jednak nadzieję, że może się wiele rzeczy zmienić. Dzięki Ci za to zapewnienie o Twojej opatrzności i za to, że wszystkie nasze włosy na głowie są policzone i że nam włos z głowy nie spadnie w obliczu różnych przeciwności, bo Ty jesteś wielki. Ja już siadam do samochodu i ruszam dalej. Dzięki Wam za dzisiejsze rozważanie. Trochę byłem zdumiony tym, że kiedy gdzieś tam nagrywałem, końcówka nagrywania, gdzieś usłyszałem w pewnym momencie traktor i pracę w polu. Zobaczcie, że rolnicy nie pracują tylko w wakacje, ale pracują cały rok w polu. Ciekawe też dla naszego ewangelicznego rozeznawania, że rzeczywiście trzeba cały czas pracować na niwie pańskiej. Subskrybujcie kanał, zobaczcie, co się dzieje w Bożym Świecie. My z ekipą ewangelizacyjną jesteśmy w Oslo, kiedy oglądacie już ten odcinek, więc pomódlcie się o to, aby nasze misyjne głoszenie przynosiło plon obfity w sercach ludzi dzięki łasce Bożej. Przepraszam Was dzisiaj pewnie za jakieś zakłócenia i szumy, ale wybrałem się dzisiaj bez mikrofonu i nagrałem ten odcinek po prostu bez mikrofonu, więc sorry za te zakłócenia. Do zobaczenia i rozważajcie Słowo Boże codziennie, na co dzień. To jest moja zachęta. Pa!